Hej ludzie, Mejo z tej strony. Do następnego odcinku nakurwiania po japońsku w wykonaniu Shimazu. No i co? Odpauzujmy grę. I zobaczmy, co się dzisiaj podzieje. Wow. Niezły początek. Nasza królowa stwierdziła, że sobie umrze. Więc mamy teraz 55-letniego szoguna na tronie, bez następcy i bez żony. Jak mi przykro. Ale to nie moja wina, że wszyscy ci poumierali. Dwóch następców straciłem i to chyba od niego. Dwoje jego dzieci zginęło podczas wypadku na polowaniu. To już trzeba mieć pecha. Stabilność albo mamonsy. Mamy plus 3 stabilności. Stabilność. Do kiedy mamy zawieszenie broni? 38, 4 lata. No dobra. O, zmarło się komuś. Nas... What the fuck? A? Od kiedy zarabiam 32 dukaty miesięcznie? What? Co jest? Ja rozumiem, że armii nie płaciły, ale żeby to była aż taka różnica? Nie. Jak płacę, to 27. Skąd się te pieniądze biorą? Nie wiem. Przez force limit, że jestem w 1/3? Nie wiem. Ale skoro mogę utrzymywać armię i jeszcze zarabiać 26 dukatów, to tak zrobimy. The way of tea. While tea had been grown in Japan at least since the 9th century, the more refined aesthetic of the kanoyu, the way of tea, only developed fully during the early parts of the 15th century. Part religious ceremony and part cultural tradition, the way of tea could become an integral part of our cultural heritage. Okay. Do końca gry dostajemy way of tea. Okay. I na rok dostajemy Trade Controls Tea Trades. O. Spoko. Chyba koniec dynastii Shimazu, biedny szogun. Właśnie już raz się nam skończyła dynastia, bo już raz nam szogun umarł bezdzietnie. I znowu był z dynastii Shimazu, więc także daimyo chyba mają przypisane, że mają tylko jedną dynastię. Dominates tea trade. O. Uzen. Jest Uzen. Z Uzen możemy zacząć produkować herbatę. Czemu nie? O, Explorer się nudzi. Po kolei. Wow, Luwu jest podbijane przez Makassar. Powinna ci się zmienić nazwa kraju? XD? Tia. Naval Improvements, Naval Disarmament. Droższe statki, ale tańsza technologia, czy droższa technologia? Aktualnie się taplamy w pieniądzach, więc weźmiemy droższe utrzymanie statków. Dzięki temu mogę wziąć technologię. Brawo. O, jak dobrze widzieć w końcu zielony na mapie. O, trzy technologie za Mingiem. Jedną technologię... za Koreą, tak jakby. Okej. Okay. Skoro mamy aż taki dopływ gotówki, no to... zatrudnijmy sobie może poziom drugi. A, poziom trzeci lub poziom pierwszy. 17, to będę jeszcze nadal zarabiać 10 miesięcznie.
Gdzie mi się najbardziej poziom trzeci przydał? Aha, i tu, i tu. Teraz już bez znaczenia. Ideę mamy dyplomatyczną. No nie bądźmy pazerni. Wykorzystajmy pieniądze do rozbudowy infrastruktury. Na razie weźmiemy jakiegoś taniego, młodego. Tyle. Okej, kolejna manufaktura. Jakaś przynosząca fajne dochody. 32. Okej. 65. 54. A w innej części kraju w końcu. No. Ludność natywna w Lanao traci jedną zaciekłość. Spoko. Cianoju, nie Kenoju? Co? A, kolejna grupa. Byłoby miło wiedzieć, jaki będzie nasz następca, ale musimy strzelać. Którą grupę wybrać? Czy admin, czy military? Moglibyśmy pójść w innowacje. W sumie dawno nie brałem innowacji. Zazwyczaj kończę jakimś religijną albo humanistyczną. Ideą. Weźmiemy innowacyjną tym razem. Szkoda, że nie masz modeli z Manary of Heaven Content Pack. Historyczny, accurate, azjatyckie statki i każdy dajmy ma osobne modele. Aha. Dzięki, że mi powiedziałeś, bo może sobie to wykupię. mamy wolnego kupca. Jeden jest tu, w Filipinach. Drugiego moglibyśmy posłać tu, bo tu też zaczynamy kolonizować. I trzeciego przyjmiemy w stolicy. Okej. Ile będziesz tu zbierać? Wow. Okej, eksploracja skończona. Southeast Pacific, spoko. Drugi poziom budynku handlowego. My mamy najlepsze zarobki z produkcji podatków, nie bardzo handel, więc moglibyśmy podciągnąć trochę handel. Zobaczmy, który prowincja da najwięcej. 5. 5. Okej, czyli tu jest 5-0. Plus 5,24. To idziesz pierwszy. A traveling minister. Minstrel. O. Weźmy z powrotem stabilność, którą straciliśmy wcześniej. Why not? Bier trade albo quality? Może następne. Jakoś nie jestem
Nie lubię grywać ogólnie krajami, gdzie muszę zwracać dużą uwagę na moją flotę, bo jestem w tym kiepski dosyć. Jak mam grać jakimś kupieckim imperium, to tak nie do końca mi to wychodzi. Dwa statki. Wow. Chyba jesteśmy trochę ponad limit. O nie, nie jesteśmy. Oj Boże, mi Korea znowu się tłucze z Mingiem. Ostatnim razem. Znowu Enforce Korean Tribute. Oj, Korea, ty bad boyu. Kolonia samowystarczalna, nice. Klejma poproszę na twoją ziemię. Dziękuję, wracaj stąd. Która to kolonia się skończyła? Lanao, ok. Mamy jakąś konkretną... Mamy zamienić Pawlan w miasto, ok. Pracujemy nad tym. Czy tu są gdzieś centra handlu dostępne? Znaczy, prowincje z dużą ilością trade powera, o to mi chodzi. Spice Island. Huh. Masz z kimś sojusz? Z Butonem. Gdzie jest Buton? A tu! Buton. Guzik. Okej. Okay. Ty produkujesz same przyprawy? Nie. Przyprawy, drewno, przyprawy. Przyprawy i zapasy. Te. Zasoby. Ciekawy wasal by z niego był. Gdzie moja flota transportowa? A. Op. W międzyczasie, jak czekamy na zakończenie zawieszenia broni, to zapewnijmy sobie dostęp do przypraw przez podbicie wysp. Wysp przypraw. Spice Islands. Okej. Okay. Zaczniemy od Batona, żeby nam nie przeszkadzał tutaj. Boże, Button. Buton. A, no tak, nawrócić możemy coś. The House of Arisugawa. Okej. Okay. Czyli w wieku 58 lat... Nasz szogun stwierdził, że się czuje zbyt samotny i ożenił się z 21-letnią królową. Arigusawą. 641, ok. O. I dało nam to następcę tronu. 263. O. No trudno. Cud. Dynastia jest kontynuowana. Czemu gościu nigdzie nie poszedłeś? 5, 5, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 11, 8, 6. Okej. Weźmy sobie te wyspy jeszcze. Dobra, pierwsza część armii dopłynęła. Wybierzecie drugą część armii. Eksploracja zakończona. Bardzo dobrze.
Kontynuujcie, towarzysz w kamracie. O Boże, co? Trzygwiazdkowy generał Ashikagi? Tak. Już wczoraj go miał. 5-6. Kuźwa. Dobra, ty sobie tam pływaj i odkrywaj. My sobie popodnosimy technologię. Leather cannon. Skórzane działo. Okej. Ładujcie się na statki. Wow, ten dowódca. Wy będziecie czekać tu. Jak oni się rozprawią z nim... O! On ma jeszcze jakąś inną wojnę? A, to zmienia postać rzeczy. No, come on, gdzie jest ta armia? Kupcy zyskują wpływy. No cóż, czasami i kupcy muszą zyskać wpływy. Dobra, armia jest. W takim razie statki... Zrobimy inaczej. Wy... Bez generała będziecie oblegać sobie tą prowincję. Więc poczekamy, aż będziecie mieli 100% manpowera. Declare war. Nie mamy żadnego casus belli na niego? Dobra. Zróbcie mi szybkiego claima. Wow, Korea. Nie wkurwiaj Mingu. To jest chyba podstawa. Ayutthaya ogłosiła Shimazu. Nie Shimazu. Tak, Shimazu. Nas ogłosiła swoim rywalem. Okej? Okay. O, nie wierzę. Jesteśmy na czas z technologią. W końcu, po tylu latach. Eksploracja zakończona. Co dalej? Ostatnie prowincje morskie. No to skończmy i zaczynamy wybrzeża odkrywać. Okej. Okay. Foreign Trade Competition. O, 3 merkantylizmu. Give me more. Okej. Okay. Plus 5. Plus 4,5. Co? Plus 4. 3,80. Okej. Okay. Jaką mamy? Mamy 57% udziału w tym centrum handlu. Ho. Drugi jest Korea? Nie, drugi jest Ming. Ming! A, bo Ming okupuje jego prowincję, no tak. Ming Traders. A nie. Nie chcemy korupcji. ...400 kasy za 50 punktów administracyjnych. Biorę. Korupcję też biorę. I nie ma pozycji. Okej. Co jest do odkrycia? Okej, czyli w końcu zaczynamy wybrzeża. Jest 1640 rok i jeszcze żaden komputer nie robił pierwszej cyrkumnawigacji. To jest ciekawe. A ile on ma? Czego? Lat? Nie wiem. Próbowałem to sprawdzić w poprzednim odcinku, ale nie umiałem znaleźć nigdzie informacji o wieku. O, 10 prestiżu.
Konwersja zakończona, eksploracja zakończona. Jezu, wszystko się kończy. O, jak myślisz? Boże, 0,76? No, spy detection internate. Ma doradcę szpiega chyba? Albo ma espiona, ma espionage idea. Aha. No to trochę to w nas spowolni. Niedługo, ale trochę. Może ich nawet obu zwasalizujemy? On też ma przyprawy. Tu też są przyprawy. Holy shit. Wszędzie są przyprawy. Tu też. Okej, okay, kolejnym celem jest Kutai. Ty masz sojusz z Makassarem, czyli bardzo dobrze. Tu będzie 4 wasali, 6 dyplomatycznych relacji, czyli najpierw musimy wchłonąć tych dwóch, później musimy dopiero wziąć dwóch następnych, okej. Okay. Zginął nasz tani doradca. Mamy poziom drugi, więc z niego skorzystamy. Tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Jak tam nasze relacje Ming? Mogłyby być lepsze. Kurde, myślałem, że tą wojnę skończę szybciej, niż mi się skończy zawieszenie broni z Datea, tu lipa. The Green Hills of Hawaii. Hawaje tracą 5 agresywności. Spoko. Coś, co nam przyniesie dobry zysk. Może. 0,7 to jest najwięcej. A tu widziałem 16, gdzie? Sakan. Czyli tu, okej. Okay. Tutaj jest też, żeby posiadać 5 uniwersytetów. Local development cost. O, czy my jeszcze jakąś prowincję będziemy musieli dewelopować? Manufaktury się same stworzą, no ewentualnie jeżeli byśmy mieli daleko do Enlightenment. O. Dowczy kuzyn się może przydać. Uniwersytet. Echizen również. Wszystkie prowincje, które są tanie do dewelopowania i mają mało developmentu, powinny dostać uniwersytet. No, kurczy się nam ta lista odkryć. Okej. Okay. Kolonia samowystarczalna, co ty nie powiesz? O, w takim razie na Flores się udaj, proszę. Conquer Palapo. Palapo. Colonize Pangasian. Create an army formation. Pangasian. Gdzie jest Pangasian? Pangasinan. Tutaj. No dobra. Jak tutaj, to tutaj.
plus 25 kolonistów rocznie to jest dużo. 5 prestiżu, 10 prestiżu, 10 prestiżu. Nie chcę zabijać swoich doradców. Okej, okay, twórz claima na cokolwiek. Na przykład tu. I w końcu możemy wypowiedzieć wojnę. No, jeszcze dyplomata musi wrócić. Dobra, dawaj Sulę. Zaraz zobaczymy, jaką ma flotę. W sumie 20 okrętów, ok? Na Sulę proszę, panowie. Colonize Pagasinan. A tak, no. Wydałoby wziąć tą misję, skoro już tam posłałem kolonistę. On mnie tu będzie blokował, ok? W takim razie pożyczymy naszą flotę na chwilę. Stańcie tu. Dochody z handlu przytankują na miesiąc, no ale czy tam dwa. Scattering of poison. Czy umarł nam ten explorer? Chyba tak. The expedition was closing in on Gundi Tijmara when a barrage of arrows shot from the natives standing on the inviting beach. Assailed the ship. In the hurry to race away from the enemy, who leaped with great whoops towards the canoes, the crew had to abandon some of the men who had been shot and tumble overboard. When they had laid some sea miles between Guntijimara and themselves, they discovered that the whole starboard side of the ship was covered in arrows. Whoa. Starboard to chyba sterburta, tak? The explorer on board the assailed ship was seriously wounded. The arrow that hit him had been poisoned. He lay in fever, sweating and swearing for several days. Despite the surgeon's care and the disinfectant made of urine and olive oil, he died some time ago. Oh. No cóż. Zmarło się naszemu eksplorerowi. Gdzie jest moja flota, ja się pytam. W połowie drogi. Hurry up! Dobra, wy sobie tu już poradziliście. Się ładujcie z powrotem. O, technologia? Why not? Jesteśmy w końcu. Jesteśmy ahead of time. O Boże. Dobra, myślę, że przez jakiś czas możemy wstrzymać się z odkryciami. No, on ma jeszcze wyspę tu. To jest jego kolonia. Zabierzmy przyczółek. Okej, okay, możemy już się przedostać na drugą stronę. Będziemy mieli minus 2. Ale oni są tak do tyłu z technologią, że o Jezus Maria. 5 technologii do tyłu. Okej. Okay. No dobra, wy możecie już wracać, patrolować. Chociaż nie, te 11 statków trzeba zbić. Czyli musimy poczekać, aż oni podbiją buton. Bulten. No, dalej. Póki nie wezmę tej armii i nie postawię jej na tym forcie, to nie mogę ruszyć się tą armią. Bo ta prownica zostanie odbita. A jakbym tak, nie daj Boże, jakoś przegrał,
No zresztą zrobimy inaczej. Split in half. Będziemy liczyć na łódź szczęścia. Który się udał, okej. Okay. Tylko teraz nie mam dosyć ludzi, żeby to podbić. Tu jest poziom 5 fortu, a tu poziom 4. Okej. Okay. Transport shipy. Na pozycję. Ładować się na okręty. Tutaj. Wy ich osłaniajcie. Idea. No. Yearly Navy Tradition. Spoko. Okej, okay, jesteście. Po połowie powinno wystarczyć. Chociaż nie wiem, z poziomem 5 może być różnie. tysięcy ludzi potrzeba. To musicie się uzupełnić tylko. Okej. Okay. Teraz musimy liczyć, że nam nie wypadnie żadne zero, czy jedynka. Chyba jedynka, zera się chyba nie da wyrzucić. Peace offer! No. Wow, 81% wojny. Bhutan to się w sumie może zwasalizować sam z własnej woli pewnie. Ja. Pieniądze. Wow, spokojnie. Okej. Okay. Jednego wasala więcej. Jak to wpływa na naszą agresywną ekspansję? 3. Spoko. Siege ability poproszę. Jesteśmy w trakcie wojny, więc się przyda. Ej, teraz jeszcze ty zostajesz wasalem. Jeszcze się nie zgodzisz? Okej. Okay. To się nie zgadzaj. (grym) 125 ze 131. Czyli mówisz, że muszę podbić jeszcze jeden fort. No dobrze, to podbijmy jeszcze jeden fort. Technologia? Nowe jednostki i już 6 poziom fortu, a ja jeszcze mam poziomy 2 chyba w kraju, prawda? Tak, do tego tyle zarabiamy. Nie musimy utrzymywać fortów. Muszkieterowie z Azji. Okej? No, come on. Cała twoja mamona i twój wasal. Wow, 200 punktów dyplomatycznych? Mnie to będzie kosztować? Za co? No nic. Będziemy na minusie. Jesteśmy na czas z technologią, więc whatever. Dobra, teraz po kolei. Jedna armia. Wy możecie już wracać, patrolować handel. Albo najpierw zupgrade'ować statki. Okej. Okay. A my się szykujemy do kolejnej wojny z Date. O ile mamy jeszcze casus belli na niego, mamy.
I Tarantan jest nielojalny. Dlaczego? Przez opinię i przez 68 developmentu. Okej. Z opinią możemy trochę powalczyć, ale z developmentem nie bardzo. Popular religion. Siła misjonarzy, tolerancja. Czy my coś nawracamy aktualnie? Niby będziemy mieli do nawracania, ale whatever. Tolerancja wiary. Okej, wy upgrade. Poczekamy, aż się zupgrade'ują. Jak już będziecie naprawieni. Nie polować na piratów. Wróć. Patrolować handel w Nippon. Ta armia też niech się połączy. Przydałoby się zupgrade'ować forty. Ale może jeszcze nie teraz. Nikt nam jakoś specjalnie nie zagraża, o ile nie dopłynie do nas. Plus 6 na Etchu. Okej. Manila plus 8, ale to nie jest tu. Okej, już się tak średnio opłaca te budynki robić. Może uniwersytet. Tutaj jeszcze jeden. Piętnaście. 10. Dobra, który to będzie uniwersytet? Dwa się jeszcze budują. Cztery. Jeszcze jeden. Dwanaście. Tak. Musimy poczekać parę miesięcy. No. Okej. Wy naprawieni? Naprawieni. Odebrać mi resztę armii, proszę. Mamy plus 3 stabilności. W ogóle ile lat już ma nasz ten szogun? Wow. Nagle spadliśmy poniżej na ujemne wartości pieniędzy. Co się stało? Szogun ma 65 lat. Okej. Czyli musimy wypowiedzieć tą wojnę jak najprędzej. Bo za chwilę będziemy mieli 10- czy 9-letnią regencję. No. Dobra. Nie mamy dyplomatów. Wróć od Korei na chwilę. Whatever, cokolwiek. Możesz wracać do Korei. My idziemy przywitać się z jego armią. Ale to już zostawię na następny odcinek. Dzięki za uwagę. Widzimy się następnym razem. Na razie.